Ja mam pytanie do Radnika. Gdybyśmy mogli przede wszystkim wyjaśnić, jaki jest cel Państwa wizyty na Opolszczyźnie. Wiem, że byliście Państwo dzisiaj w Opolu. Tam ubiło mi się o uszy, że było to spotkanie chyba w Uniwersytecie Opolskim, ale nie dokładnie pamiętam. Jaki jest przede wszystkim cel wizyty w Pędzierzykoziu? Wiem, że wybierają się Państwo na mecz naszej perełki sportowej, czyli Zaksy. A czy jeszcze jakieś sprawy, być może bieżące, również były tutaj omawiane z władzami miasta? Mogli Państwo przybliżyć cele swojej wizyty w naszym mieście? Dziękuję bardzo. Jestem tutaj, ponieważ miasto jest bardzo dobrze wzór, przykład, wszystko jest dobrze. Kilka minut temu rozmawialiśmy i Pan Prezydent powiedział, że to jest za mało, bo mówi od kiedy jest coś dobrze. I naprawdę dzisiaj tutaj nie ma jakiś problem, który bym musi rozwiązać, ale to też jest ważne, się mogę spotkać, mogę pomyśleć na następne dobre pomysły. I to jest dlaczego jestem tutaj też dzięki Politechniki w Opolu, w ogóle jestem tutaj w rejonie. I też to jest przykład, kiedy wszystko jest dobrze, też to jest mądre spotkać i rozmawiać dalej. Tutejsza młodzież z tutejszych szkół bardzo mocno zaangażowała się niedawno w jak gdyby poznawanie historii kozielskich Żydów. Sporo Żydów mieszkało tutaj przed II wojną światową. Czy ci młodzi ludzie mogą liczyć jakoś Państwa pomoc, bo oni są bardzo mocno zaangażowani, tak jak mówiłem, w poznawanie tej arcyciekawej historii. No natomiast jak to młodzi ludzie pewnie stają przed różnymi problemami związanymi z dalszym poszukiwaniem tej historii. Czy mogą liczyć na jakąś pomoc? Czy będzie możliwe spotkanie w najbliższej czasie z tą młodzieżą tutaj z Pędzierzyna Koźla, która, jak mówię, tak mocno zaangażowała się w poznawanie historii kozielskich Żydów? Na pewno mogę liczyć na takie spotkanie. To jest ważne, to jest nasza przyszłość. Jeżeli ja mogę być jeszcze raz bardzo, bardzo szybko, jeszcze nie wiem, ale my mamy teraz młody rabin w Katowicach, rabin Joshua Ellis, który był wczoraj i dzisiaj w Opole. I my mamy młody rabin też w Krakowie. I nie tylko rabinów, mogę robić spotkanie z lokalnymi Żydami i to jest bardzo ważne. Ponieważ kiedy coś jest obcy, wiele osób czuje niekomfortowe. Obce to jest coś takie czarne. Nie. I wtedy jeden sposób, który mogę złamać taki obrazy, to jest przez spotkanie. To jest naprawdę efektywne. Ale może te spotkania, znaczy właściwie ten kontakt z Pędzierzynem Koźlem nie ograniczyłby się tylko do spotkania. Zanim nastąpi pytanie, muszę jednak troszeczkę wstępu zrobić. Otóż młodzież z Amnesty International, z pierwszego liceum ogólnokształcącego, które znajduje się tutaj w Koźlu, wspólnie z więźniami z aresztu śledczego dbają o stary cmentarz żydowski. Jednocześnie ta młodzież w zeszłym roku rozpoczęła program dotyczący dawnej gminy żydowskiej. Między innymi przed paroma miesiącami, późną jesienią, była duża wystawa na rynku właśnie na ten temat. Ale do czego zmierzam? Otóż młodzież wpadła na pomysł, żeby upamiętnić kozielskich Żydów skromnym obeliskiem. Obelisk ten miałby stanąć w miejscu, gdzie stała dawna synagoga, czyli niedaleko przychodni szpitala. Rabin zapewne nie zna tego terenu, więc to jakby jest mniej istotne. Istotne dla rabina jest to, że w miejscu, gdzie stała kiedyś synagoga. Z pomocą pospieszył Urząd Miasta, który przygotował projekt geodezyjny. Mało tego, młodzież wystosowała listy do mieszkańców Kędzierzyna Koźla, którzy podpisywali się, czy w ogóle chcą, aby taki obelisk zaistniał. Otóż chcą. Ale drogi rabinie, w czym jest problem? Wszystko jest niemalże załatwione. Ba, młodzież skierowała swe kroki do dużych zakładów przemysłowych tego miasta. Jeden z tych zakładów odpowiedział, owszem, to był zakład CB Color, owszem, my wam zrobimy fotoksiążkę.
z całego projektu. Reszta zakładów w ogóle nie odpowiedziała. I tu następuje moje pytanie. Czy możecie w jakikolwiek sposób pomóc, aby ten obelisk stanął, a chodzi tylko, a może aż, o 11 tysięcy złotych? Proszę uprzejmie. Pytanie brzmi, czy jest jakakolwiek możliwość pomocy lub współpomocy finansowej, żeby taki obelisk na miejscu dawnej synagogi w Kędzierzynie, a w zasadzie w Koźlu, stanął? To jest fantastyczny pomysł. Bardzo cieszę się, to jest, jak mówi po angielsku, grassroots, to jest od młodzież. I na pewno to jest obowiązek moralny, poparcie takie projekty podwójne. Pierwsze, merytoryczne, to jest dobry pomysł, to jest ważne. I drugi, ponieważ to jest pomysł od młodzież. W jaki sposób, w jaki poziom, to my musimy ustalić. To jest, ja nie słyszałem wcześniej i jestem wystarczająco stary, czy nie mówi tak albo nie od razu. Musi stanowić. Ale jak pan powiedział teraz, na pewno to jest warto poparcia. Ja prosiłbym po spotkaniu, żebyśmy się wymienili wizytówkami i ja prześlę na adres mailowy wizualizację całego tego projektu. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam jeszcze spotkanie, pytanie dotyczące tego meczu, który za chwilę się rozpoczyna. Czy rabin interesuje się sportem, a w szczególności siatkówką, czy ewentualnie może zna naszą kędzierzyńską drużynę Zaksę? To jest bardzo ważne, sport jest bardzo ważny, ponieważ kiedy ciało nie jest zdrowe, dusze nie mogą być zdrowe. I wtedy sport to jest bardzo ważny aspekt, jest życie duchowne. Kiedy byłem młody, to nie było moje pierwsze pasje w sporcie, to nie było to było baseball. Jestem z Nowego Jorku. I potem to było koszykówka, i potem to było amerykański futbol. Ale my mamy tutaj wielkie kibice. Tutaj, który będzie tłumaczyć wszystko, jak jest w czasie meczu. I bardzo cieszę się, że ja mogę być. Mimo to ja nie znam bardzo dobrze ten sport, ale też to jest okazja dla mnie zobaczyć coś, który normalnie nie będzie oglądać. I to też jest ciekawe. Może zboczmy trochę ze spraw sportu. I może troszeczkę, i może drogi rabinie, trochę mniej dyplomatycznie prosiłbym o wypowiedź. Otóż, czy zdaniem rabina w Polsce, my, Polacy, dostatecznie widzimy rolę i pamięć Żydów, którzy tu mieszkali w Polsce lub teraz w tej Polsce mieszkają? Czy my jesteśmy dostatecznie zbliżeni? Czy zdaniem rabina ta wzajemna koegzystencja jest na właściwym poziomie? Mówmy też o historii i mówmy o dniu dzisiejszym. My Żydzi mieszkamy tutaj w Polsce prawie 1000 lat. Tysiąc więcej, tysiąc, dwie tysiąc, ale to jest mniej więcej 1000 lat. Do 1939 roku, to znaczy do początek II wojny światowej, kontakt między Żydami, nie Żydami, to był żyjący. To był naturalny, to był codziennie. Raz dobrze, raz źle, raz bardzo źle. Ale to był naturalne, codziennie. Przez 50 lat, i my wiemy dlaczego, przez od 39 do 89, przez okres dwóch okupacji, takiej podwójna okupacja Polski, 6 lat niemieckiej tlerowcy i 44 sowieckiej komunisty, nie było naturalne kontakty. Był kontakty czasami tu, tamto, ale na poważny poziom to był brak. Jak było normalnie przez 800-900 lat, brakuje. To był stosunki polski-żydowski
był w Żamierzance przez 50 lat. I kiedy coś jest w Żamierzance na 50 lat, kiedy będzie ciągnąć z Żamierzance, to trochę trwa czas, dopóki mogę robić coś. Trudno od razu rozmrozić. Tak, to trudno od razu rozmrozić. Rozmrozić. Dobrze, dziękuję. Wrócimy dzisiaj z Izraela, jestem trochę zmęczony, ale dobrze, jestem. I to jest ważne. I dzisiaj. Pan pamięta, jak to było tutaj przed 89. Być może reszty już nie, ale pan, my jesteśmy taki mniej więcej ten sam wieku. Pamiętam, jak było edukacja tutaj. Prawie nie było słowa o Żydów, o żydowskiej historii, o żydowskiej, jak Żydzi pomagali Polski, jak i. I to jest tylko ostatnie 22 lata, czy jest okazja, jest możliwości, czy mogę mówić otwarte na temat Żydzi, judaizm, żydowskie rzeczy. I to jest najważniejszy punkt, dlaczego to jest tylko 22 lata. I ja mówię tylko. I jeżeli patrzę na 22 lata, to jest wielki zmian. To jest olbrzymi, pozytywny zmian. To jest to jest bardziej pozytywne, jak było, nawet 10 lat temu. Ale my jesteśmy, ale dalej my jesteśmy dalej od doskonale. To znaczy, teraz na jedno zdanie, wiele lepiej jak 22 lata, ale to jest niewielki komplement. To jest lepiej jak 10 lat temu, nawet 5 lat temu, ale dalej my mamy dużo pracy. To jest, ja jestem pełny optymistą. Jestem natury, jestem optymistą. Jestem bardzo optymistyczny. Optymistycznie nastawiony. Tak jest. Ale też jest coś być optymistycznym tutaj w kraju. Ale to jest nie znaczy, to jest doskonałe. To jest nie znaczy, czy jest antysemityzm tutaj. To jest nie aż tak źle, jak czasami my mogę pomyśleć, ale jest. I czas walczyć przeciwko antysemityzmu to jest, kiedy to jest małe i nie poczekać, nie daj Boże, do momentu, kiedy będzie większe. A czy może nie powinniśmy czekać na to, żeby Polak wyciągnął rękę do Żyda, ale może by tak wspólnie tę rękę do siebie wyciągnąć? Na pewno, na pewno. Ja jestem tutaj. Ale tylko rabin. Jest go aż tak, nie wiem. No, może aż tak, ale chodzi, rabin doskonale rozumie, o co mi chodzi. Otóż o te kontakty jakby codzienne. Polacy, Żydzi, Żydzi, Polacy, tu w Polsce. Ja nie pytam o cały świat. To jest coraz więcej, to coraz lepiej. Ale też muszę pamiętać... Ale ja myślę nad tym, czy nie powinniśmy wspólnie popracować. Żydzi, odchylić się w naszą stronę, my otworzyć się w waszą. Na pewno tak, ale to też to jest bardzo ważny okres czasu, ponieważ po 50 lat podwójna okupacja, to było potrzebne odbudować wszystko. To drogi, banki, do dzisiaj problem szpitalu i stosunki żydowskie, polskie żydowskie. To znaczy, to jest wiele rzeczy, które my musimy robić. I sam społeczeństwo żydowskie tutaj w Polsce, to sytuacja 22 lata temu była bardzo słaba. I wtedy był czas, kiedy musimy odbudować synagogę. Nie fizycznie, ale edukacja i dla starszych, i dla dzieci, i dla... I też stosunki z naszym sąsiedzi. I to jest jeden aspekt wyzwania. Czyli my mamy wiele rzeczy, które musimy poprawić po 50 lat podwójna okupacja. Krok za krokiem, codziennie trochę. Znaczy, jeżeli człowiek poda rękę do mnie i ja nie wiedziałem, czy jego ręka jest tutaj... Jasne. Ja muszę wiedzieć. Ale teraz już rabin wie. Tak, okej. Na pewno będzie robić coś dobrze.
Czy rabin już widział film W ciemności? Wszyscy się o tym pytają. Ale jeszcze nie pamiętam, się nie dokładnie. Tak, jeszcze nie. Zamierza obejrzeć? Mamy nadzieję. To życzymy tego. I miejmy nadzieję, że te stosunki się między innymi dzięki temu filmowi poprawią. Prawda czasami jest bardzo bolesna, ale to jest bardzo potrzebne. No niestety, bo ta prawda jest wielokrotnie złożona, rzecz można, prawda? I to jest trudne. No, i to nie jest, jeżeli coś dobrze było, to nie znaczy, że coś źle też mogło być w tym samym czasie. I odwrotnie, jeżeli coś źle było, to nie znaczy, że też coś dobrze też było. I to jest szukanie takiej pełnej prawdy.